Cześć, z tej strony Edyta z bloga Zakręcony Wega Obiad. Witajcie w 20 już dniu miesiąca zielonych koktajli. Mam nadzieję, że się wkręciliście, bo już zostało nam tylko 8 dni do końca i że będziecie nadal mi towarzyszyć. Dzisiaj zrobię taki bardzo warzywny koktajl z dodatkiem soku pomidorowego. Będzie w nim dużo zielenizny, a oprócz tego też papryka. Połowa papryki czerwonej, ale możecie też innej użyć. Dodam taki mały pęczek koperku. Bazylię. Tu są takie dwie gałązki pięknej, dużej bazylii. Będzie bardzo aromatyczny. Trzy pałki selera naciowego i garść szpinaku. Przechylę wszystko, będzie szybciej. Pomyślałam sobie, że dlaczego by nie dodać jeszcze do tego, jak mam pod ręką lubczyk. Kilka gałązek świeżego lubczyku. Sól. Możecie też dodać czosnek. I całość zalewam sokiem pomidorowym. Ostatnio takie warzywne koktajle dużo bardziej mi wchodzą niż takie z dodatkiem owoców. Znaczy warzywne, ale bo każdy jest z warzywami, ale na słono. Zaczynamy. Coś mi się przykleiło do środka. Urzucę do... Niech się też zmiksują gałązki. Myślę, że mu wystarczy. Taki brudno-zielony wyszedł. Zapomniałam kubeczka, więc będę piła z dzbanka. Bardzo ładnie pachnie. O, kolor może nie jest zbyt przekonywujący, ale to przez paprykę. Próbuję. Pyszniutki soczek z tego wyszedł. Bardzo aromatyczny, czuć w nim zioła świeże. Mógłby być jeszcze ząbek czosnku, ale niekoniecznie. Jak ktoś nie lubi, to nie musi dodawać. Kocham takie koktajle. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zostańcie ze mną na dłużej. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!